Dzień dobry, kochani. Witajcie w pierwszy dzień świąt. Ja wróciłam z pracy, spałam z pół do pierwszej. A pokażę wam teraz przejście Armagedonu. Więc tak, począwszy od kuchni, zaczyna się Armagedon. O Boże, jaki Armagedon, Fenusiu. Ale Fenusiu. O, chyba zabierzemy jakąś zabawkę, co? Którą zabieramy? Ja! Jasia zabieramy, nie, twoją, bo ty bijesz mamę. Pokaż, co pokaż, co dostałeś na Mikołaja. Od Gwiazdora, znaczy się. No chodźcie, pokażcie, co dostaliście, no. Nasi widzowie na pewno chętnie zobaczą. Franek, ale tak nie, bo zepsujesz. Nie. Tak? Wyburzarka tu jest? Ta jest wyburzarka. No. Jasiu, co, pokazujesz, co dostałeś? No tak pokrótce wam pokażemy. Tu są takie klocki. I tu też! Różne do budowania. Tam Jasiu wybudował jakąś zagrodę. Mama, ała! Tu też! Nie wiesz, gaj mi tą wiertarką. A z tego Hot Wheelsa co to jest? Aha, to co ty mi pokazywałeś, dobra. I to z jednego elementu można dużo budować. Tam Franek ma jakieś takie, jak to było, mistrz czegoś tam. Nie? Do budowania, konstrukcji. Jasiu ma szachy. Tam Jasiu ma jeszcze jakieś rzeczy. Jo, ciastolina się rzuca po pokoju, bo Franek dostał do ciastoliny. Ale Fianusiu, bo my się pogniewamy. No, a ty to już robiłeś? Nie? A co to jest za trudne? Jak ja ci tę dupę wypnę. Tutaj oni przyszli do mnie podczas kiedy ja spałam. I zobaczcie, co tu się stało. Tutaj Franek sobie pił danonki. Tak to jest, jak mama śpi. Mama śpi, a myszy harcują. No nie, to jest trudne na pewno. To sobie zostaw na taki dzień, kiedy będziesz miał spokój. Na razie się... Na spokojnie z tatą to zrobisz, jo? No właśnie mówię, ale tak na spokojnie, nie na wariata, bo wtedy ty pogubisz połowę rzeczy. No, tutaj jest la kukaracza. A gdzie karaluch? Uciekł? Ty go macie zamknięte. A on się sam wyłącza, czy jak to jest? Nie. Go trzeba wyłączyć? Tu. Schowali tu. O, schowali go. To ja mama zbudowała. No, to są... Jacka, Jasia, klocki do budowania konstrukcji. A tego pająka miałeś już zbudowane? Nie. Trudny. Tylko... Patrz, tu nawet czołg jest. No, ale on mi nie wychodzi. No, nie wychodzi ci ten pająk? Nie, czołg też. No, także taki bałagan. Tam Franek porobił makaron na schodkach. Komu ty ten makaron tam zrobiłeś? I na tym moim łóżku. Jezus, co tu jest? Ja muszę to wszystko ogarnąć. Jest mój klocik jeden leży pod łóżkiem. No ja. Przy szklankę, bo on wróci. No, ogarniemy, posprzątamy trochę. Mama idzie te śniadanie zrobić. Bo Franek będzie cały dzień dziś. Ale nie, daj ten tyłek. Daj ten... Ała, uważaj, bo ja tu mam ałka, ja się wczoraj... O nie. O nie, jak ja cię wygilam. Dzień dobry, kochanie Jezu, jak ja dzisiaj wyglądam. Dzisiaj mamy, zaraz zajrzę w kalendarz, 28 grudnia. Ja nie nagrywałam nic 25, 6 i 7, ponieważ 5 byłam po wigilii w pracy, więc byłam zmęczona. No i pół dnia sprzątałam oczywiście zabawki i bałagan. Który został, no a wiadomo, w tym domu tylko ja sprzątam, więc wiecie, to nic, że byłam zmęczona i przyjechałam po nocce i byłam w ogóle zmęczona po przygotowaniach do Wigilii, to nic, ja przecież dam radę, nie? Więc tak, sprzątałam, potem mieliśmy gości. No, przyjechała moja siostra, potem przyjechał tata, dzieci znowu
I tak znowu zrobili bałagan. I tak wiecie. 26 znowuż byłam w pracy na rano. I aż do wczoraj rana, bo byłam na 24. Więc byłam tak wypompowana wczoraj, że nawet nie chcecie wiedzieć. Po prostu zmęczenie sięgło zenitu. I no wczoraj był taki dzień odpoczynku. Nic nie robienia. Też miałam gości. No ale to była taka luźna wizyta, więc bez spiny jakoś. I wczoraj poszliśmy o 21 spać. Teraz wstaliśmy, jest 9. No 9, coś po 9. Dzieci od rana oglądały sobie Netflixa, bo udało nam się wczoraj, tam kuzyn pomógł zamontować Netflixa na tym PS-ie. I teraz dzięki temu oni będą sobie mogli też bajki oglądać, a nie tylko grać. Więc to też fajnie, ja też będę mogła sobie coś obejrzeć, jak będę chciała normalnie się położyć i w łóżku oglądać. A tak tylko w kompie oglądałam, albo w telefonie. No więc dzisiaj jest 28 poniedziałek. Jestem tak zmęczona, ale w sumie wyspałam się, ale nadal jeszcze jestem taka, wiecie, taka przybita, wszystko mnie boli, nic mi się nie chce. No także te święta, święta i na święta się wszystkiego tyle szykuje i tak dalej, a to szybko minie. Teraz ten czas taki między świętami a Nowym Rokiem jest taki dziwny, bo nie wiadomo co robić. I ja tak przynajmniej mam, że ja nie wiem co ja mam robić, no bo ogólnie nic mi się nie chce po tych przygotowaniach świątecznych. Jakoś Sylwestra nie przygotowujemy, bo no nie można, nie zamierzam, żeby cokolwiek robić. Mam różne propozycje udania się do znajomych i tak dalej, ale idę w Nowy Rok do pracy, więc zupełnie bez sensu. Póki co pracujemy normalnie, natomiast po prostu tylko informacyjnie będziemy siedzieć na tej recepcji. Tak, gdyby ktoś dzwonił, gdyby ktoś pytał i tak dalej, będziemy wypisywać korekty. Więc przez te 2 tygodnie będziemy przychodzić do pracy, ale tak wiecie. Tak, no typowo, nie żeby obsługiwać gości, tylko właśnie rachunkowe rzeczy robić. No i tak to by wyglądało, więc tego pierwszego nic tam się nie będzie działo, natomiast no do pracy muszę iść. Telefony odbierać, maile odpisywać i tak. Chyba, że zrobią nam wolne, jeszcze nie wiem w sumie, może zrobią nam Nowy Rok wolny i całkiem będzie zamknięte, nie mam pojęcia. Byłoby fajnie, no ale szkoda, że nie mamy informacji wcześniej, bo wtedy bym sobie gdzieś poszła na tego Sylwestra. Nie byłam na Sylwestrze już po parę dobrych lat. Od momentu chyba jak dzieci się urodziły, nie byłam na żadnym Sylwestrze, więc no długo. I fajnie byłoby pójść, tym bardziej, że mam kilka zaproszeń. No. U nas mróz ścisnął, więc jest zimno, muszę iść o ogień tam ogarnąć. Mama tam wiem, że zmieciła, ale pójdę tam nakłaść, nasypię węgla, żeby się szybciej rozpaliło. Idę do moich kur, bo to jedzenie, co im tam miałam na dworze, to wszystko pozamarzało, więc muszę te karmiki wziąć do środka, do chlewa i tam porobić coś. I dzisiaj chyba pojadę na jakieś małe zakupy. Ale w sumie nawet nie wiem, czy mi się chce jechać na te zakupy, bo tu wszystko mamy. Może pojedziemy tak sobie zobaczyć. Po prostu może pojedziemy do tego Gdańska. Tak sobie myślałam, żeby może jechać, zobaczymy. Fajnie by było coś porobić między tym, w tym wolnym okresie, kiedy ja mam takie wolne. Jutro idę na nockę, więc dziś, jutro możemy sobie coś porobić. Albo spędzimy ten czas razem. Albo spędzimy ten czas coś, nie wiem, właśnie myślałam nad tym Gdańskiem, nad tą oliwą, ale zobaczymy. Także ja robię śniadanie, kawę i zamulona. Idę do swoich obowiązków, ale naprawdę tak mnie wszystko boli, że nie macie pojęcia. Po prostu jakbym zeszła z jakiegoś, nie wiem, kurczę, z jakichś ćwiczeń,
gdzie by mnie ktoś, nie wiem, okładał. Tak się czuję, tak mnie wszystko boli. No, ale dzisiaj pospałam długo i to też pewnie z tego, że spałam długo. Bo do tej pory, to wiecie, ten mój sen 3-4 godziny i tyle. Więc dzisiaj, jak pospałam sobie więcej niż 8 godzin, to dla organizmu był szok, nie? I teraz on nie wie, co on ma robić. Tak samo jak ja, więc robię kawę, śniadanie. Idę się ogarnąć trochę i będziemy się odzywać do was później. No jedź, Asiu. No jedź, Asiu. Szanowni widzowie, Nick i Neville mają nadzieję, że znajdą jeszcze złoto na lecięcy sąsiada. Na razie w tym tygodniu zebrali niespędną misję. No jedzie się. No musisz, ale jakiś ruch musisz wykonać. Źle się ustawiłeś. Ej, dwóch nie przesuwaj, tylko jednego, kłamczuchu, ty. Nie przemyślisz? Ja? Właśnie też zrobię. Ja przemyślałam wszystko, proszę bardzo. Ej, co teraz? Jasiu? Teraz powiem. No ruszaj. No, dawaj. Nie, na to czekałam, żebyś to zrobiła. Jaki nie pokazuję, jak sobie przykrywasz. No dawaj, ja już ruszyłam. Teraz ty. A czemu dwóch nie zbiłeś, skoro miałeś możliwość zbicia dwóch? Nie tak! Gdzie? Tu do przodu. Tu i tu, no. O, też mogę po całej klasie. A teraz ja tu zbiję. Proszę bardzo. Na możliwość po całej klasie. No, ale tylko po skosie. O, nie. Tyle samo się ze mną przybyło. Coś takiego. Ja mam tyle samo, co widzę. A czemu ty do tyłu? Aha, bo ty jedziesz białym i dobra. Okej. Okay. Co ty mi robisz? Puszczaj mnie, ja chcę odpocząć chwilę. Co ty mi robisz? Tobie się miłości zachciało? Tak. Mój malutki. A możesz mi przestać buźkać? Nie, ja też chcę czoło buźkać. Z czoło buźkać. Mhm. No, nagrywaj mnie. No nagrywaj, ty jesteś udany. A ty nie lubisz nagrywać. Ale nie właź na mamy, jak to odpocząć. Ona jakaś się udusza. Nie się udusza stąd. Dobra. Pójdź mnie. Idziemy się myć. Nie. No. Nie. Proszę, nie. Proszę, nie. Dobra, już nie wygłupię się. No już, no to przytul się ładnie. Tu się połóż obok mamy. Łączymy sobie jakąś bajkę. Na telefonie. Na telefonie. Ale ja też się przykryć. No, a tu jest tak mało miejsca, jeszcze ty tu przylazłeś. Ale mama nie może 5 minut odpocząć nawet. Nie. Nie. Patrz.
Nie siadaj na mnie. Nie siadaj na mnie. Dobra, chodź tu z boku się połóżę. Chwilę odpocząć chciałam. Chciałam chwilę odpocząć, 5 minutek. Przyniosłam sobie kocyk. A jak mam, jak tu jest pura twoja? Uważaj, no tu się połóż. Zmieścisz się. Nie. Auć. Au. Teraz się. No czekaj, mnie zabierze wieneszka. Nie psi. I co mam ci zrobić? Brzuch mi urósł po świętach. Ojejku. No co powiesz naszym widzom? Że nam się nic nie chce po świętach? Że my non stop jemy ciasteczka? A ty co zjadasz non stop pierniki? I ty nagryziesz i ty odkładasz? Ty co powiesz? Tenusiu. Końcówka roku jest, wiesz? Parę ostatnich dni tego roku i będzie nowy rok. Dobra, włączam. No kocham ci. Czekajkę włączam tak. Na telefonie. No dobrze. A czemu ty z Jasiem nie oglądasz Netflixa? Co ja się ogląda za bajkę o kotach? Ja mnie przykli. Ja mnie przykli, tu skarpetki ściągnij bardziej. Moją dupę przykli. Ja dupę przykli. A co dupa zmarzła? Tak. A to? Co? A mi teraz masz pajkę na telefonie włączyć. No dobra.